Siemaneczko, z tej strony Anton, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku gameplaya do gry Farming Simulator 19. Co prawda gra będzie miała premierę 20 listopada, ale my dzięki uprzejmości CDP, który jest głównym dystrybutorem tej gry w Polsce, możemy się cieszyć rozgrywką już teraz. Pierwszy odcinek nowej serii, wybrałem tryb kariery nowy rolnik, chociaż na początku nie planowałem w ogóle, że będę grał na nowym rolniku, na tym najłatwiejszym trybie, w którym mamy ziemię, mamy maszyny na start i troszeczkę pieniędzy, więc jest dosyć łatwo, ale tak sobie pomyślałem, że generalnie większość z was będzie zaczynała właśnie od tego trybu, dlaczegoż bym ja nie miał zacząć od tego trybu i po prostu cieszyć się grą. To jest dosyć łatwo zarabiać pieniądze, ponieważ ceny są w tym trybie są dosyć takie korzystne dla ciężko pracujących rolników. No i jak widzicie, dobór maszyn na samym początku jest też już dosyć fajny. Może troszeczkę opiszemy... Aha, jeszcze jaka uwaga. Gramy na europejskiej mapie, która się nazywa Felsbrunn. Później jeszcze pod koniec tego odcinka wrócimy do opisu tej mapy. Tak więc zaczynamy. Zaczniemy od maszyn, jakimi będziemy tutaj dysponowali na starcie. Pierwsza maszyna, czyli kombajn zbożowy New Holland TX32. Nie jest to najmniejszy kombajn, ponieważ jest jeszcze mniejszy w grze, jakim jest Bizon, chociaż akurat Bizon w pewnych elementach nie jest aż taki mały. Ten New Holland bodajże zbiornik na zboże mieści 5600 litrów, z tego co pamiętam, 160 koni. Do tego jest jeszcze tutaj header 4-metrowy, zobaczcie jak on wygląda w środku, jak to się tutaj pozmieniało. Odpalimy go też, posłuchajcie sobie. Dzisiaj nie będziemy pracować, tylko was po prostu oprowadzę po moim gospodarstwie. Dobra, tak więc to jest pierwsza maszyna. Wydaje mi się, że na sam początek wystarczy. Teraz tak, druga maszyna jest to Fendt Favorit 511C. Ciągnik o mocy, jeżeli to jest 511, to pewnie 115 koni, tak mi się wydaje. Bardzo fajny ciągniczek, bardzo mi się spodobał. Na samym początku, jak dowiedziałem się, że właśnie taki faworyt będzie, to wiedziałem, że będę chciał nim pograć troszeczkę. No i całe szczęście go mam na samym początku w tej rozgrywce. Następny ciągnik, dokładnie taki sam, czyli mamy do dyspozycji dwa pędy faworyty. One są dokładnie takie same, tak więc najprawdopodobniej z jednym z nich pożegnamy się dosyć szybko, aby kupić sobie inny ciągnik, abyśmy się mogli cieszyć innym ciągnikiem również. Dobra, tu jest trzeci ciągnik i to jest nasz wół roboczy, ponieważ ten ciągnik jest to Fiat 1300DT. Ma bodajże 150 koni, tak więc tutaj będzie chyba na samym początku na nim spoczywało no to najcięższe prace. Zaraz za Fiatem przyczepa Forschlita HW80. Wydaje mi się, że ta przyczepa ma pojemność powyżej 10 tysięcy litrów, 10 750, tak mi się wydaje. Proszę bardzo, jeszcze tutaj jedna taka rzecz. O, zejdziemy, bo lataliśmy. Tutaj są dynamiczne przewody. A teraz może z takiego ujęcia, jeżeli będziemy chcieli podłączyć tą przyczepę. Widzicie, są przewody podłączane elegancko, tak więc tak to wygląda. Następna maszyna u mnie na gospodarstwie to siewnik Amazon DB30. Ten siewnik ma szerokość, to jest bardzo mały siewnik, ma szerokość 3 metrów oczywiście, ale na samym początku w zupełności wystarczy. Jeżeli chodzi o maszyny, to chyba już wszystko. Aha, nie, jeszcze nie, ponieważ mamy tutaj kultywator i wydaje mi się, że to jest kultywator nowej marki tutaj w grze, czyli jest to kultywator Rau, tak? Polimac, szerokość 3 metrów, tak, 3 metry ten kultywator ma. Dodatkowo można by też wziąć ten bin jako maszynę mod, może raczej mod, ponieważ w odróżnieniu do 17, w 19 możemy sobie tutaj te wszystkie budynki ustawiać. W tym trybie rozgrywki, w jakim dzisiaj tutaj rozpoczynamy swoją przygodę, mamy już gotowe budynki, czyli mamy bin. Ten bin mieści bodajże 200 tysięcy litrów. Jest to taki bin dla zbóż, tutaj jest korzy zasypowy, z drugiej strony możemy odebrać zboże. Tu jest taka wiata, stodoła, to się nazywa stodoła. I ona bodajże kosztuje 15 tysięcy, ją też można sobie sprzedać. Z drugiej strony tutaj jest obora, która tak naprawdę pełni jak gdyby funkcję dekoracyjną. Tutaj oczywiście jest tutaj pomieszczenie, można by sobie tutaj coś trzymać, ciągniki. Najprawdopodobniej tak Anton będzie robił na samym początku. Ale generalnie poza tym, że to ładnie wygląda, robi klimat na pewno. Tak więc ja tego budynku nie będę go usuwał. On tutaj zostanie, bo po prostu dopełnia tego klimatu tutaj. Być może w przyszłości, jeżeli będę potrzebował miejsce, to będę musiał go usunąć. Ta obora jest też dosyć droga, bo 50 tysięcy, tak więc na samym początku mamy tylko 100 tysięcy euro, tak więc no te pieniądze już na samym początku by się troszeczkę przydały. No i tutaj jeszcze mamy gospodarstwo, czyli coś, co mi się teraz w tej grze też bardzo spodobało. Jeszcze bardzo taki fajny ten domek, w takim fajnym stylu, który ja na przykład osobiście bardzo lubię. Do tego domku możemy wejść. Zobaczcie, jak on wygląda świetnie, bardzo mi się tu podoba. Zobaczcie, jak tutaj ten pomieszczenie wygląda, naprawdę fajnie, fajnie to urządzone. W tym domu, bo to jest gospodarstwo, w ogóle się nazywa ten budynek, będziemy mogli przespać się. Widzicie R, kiedy wchodzimy do tego budynku, wciskamy R i możemy przesunąć czas. W tym momencie nie wiem, czy ja się w ogóle prześpię, jest trochę za wcześnie, więc rolnik za dnia nie powinien spać. Dobra, czyli generalnie jeżeli chodzi o stan moich maszyn i budynki, które jak wcześniej wspomniałem, w tej wersji gry one są jak gdyby placeable i można je sprzedawać. Teraz zobaczycie zresztą w sklepie, jeżeli pójdziemy sobie do garażu, to te budynki wszystkie mogę sprzedawać. I tak to się tutaj rozgrywa. Jeszcze nie wspomniałem, że mam 2 obciążniki. I to chyba wszystko, jeżeli chodzi o maszyny. Wystarczy naprawdę tych maszyn. W następnym odcinku na pewno już sprzedamy sobie jednego Fenda, a w zastępstwo kupimy inny ciągnik o podobnej mocy, ale po prostu, żeby była różnorodność też. Też akurat te Fendy mi się bardzo podobają. I ten Fiat. Cieszę się bardzo właśnie, że taki zestaw starszych maszyn jest na samym początku. Dobrze, to jeżeli chodzi o maszyny, chyba już jest załatwiona sytuacja. Teraz przejdziemy sobie do... Może zrobimy tak, że ja to z takiego ujęcia pokażę, jak to wygląda troszeczkę. Tak mniej więcej wygląda tutaj moje gospodarstwo i usytuowanie. I tam jest obora, tutaj jest stodoła, tutaj jest budynek ten domowy, jest dom, o, no, dom, i tam jest bin, 2 pola, przy czym trzeba wziąć pod uwagę, że w Farmingu 19 jest troszeczkę inaczej to zorganizowane. Nie mówiłbym tu raczej o polach, ale 2 obszarach, albo raczej ziemi. O, zaraz wam wytłumaczę, o co chodzi. Przejdziemy sobie tylko na mapkę. Jeszcze, tutaj też pokażę wam, jakie są ustawienia, na jakich ustawieniach będę grał, generalnie nie. Będziemy sobie kupowali różne rzeczy, jeżeli będą nam brakowały. Paliwo też, oczywiście, jeżeli będziemy korzystać z pracownika, niskie zużycie paliwa Tutaj tylko wyłączyłem automatyczny rozruch silnika. Włączę sobie jednak okresową tą orkę. Tak jak mówiłem na początku, tutaj będziemy się bardziej tak bawili, w tym sensie, że po prostu będziemy sobie chcieli na tej serii pograć na wszystkich maszynach, niekoniecznie ciężko pracować, żeby zarobić na jakiś najprostszy ciągnik, tylko po prostu cieszyć się tą rozgrywką. Tak więc takie ustawienia gry, jeżeli chodzi o mapę, bo tu co ważne są też również rzeczy. W 19 nie mówimy tylko i wyłącznie o polach, że jesteśmy właścicielami na przykład pola numer 20, tak jak ja w tym przypadku, i pola numer 19. Tutaj raczej mówimy o tym, że jesteśmy właścicielami ziemi, na której to ziemi znajduje się pole. Jeżeli sobie wciśniecie X, możemy teraz tutaj przejść do kupowania pól, znaczy kupowania tej ziemi. Jak widzicie, tutaj mam już ten obszar kupiony, na którym znajduje się pole, znajduje się moje gospodarstwo, dzięki temu na tym gospodarstwie będę mógł stawiać budynki. No i znajduje się tutaj las, są drzewa, będę te drzewa mógł wyciąć i na przykład sprzedać. Jeżeli bym spróbował wyciąć drzewa na ziemi, która nie jest moją własnością, nie będę miał takiej możliwości. Tak więc jeżeli bym pojechał tutaj i wyciął te, próbował wyciąć te drzewa, niestety nie miałbym takiej możliwości. To jest duża zmiana i fajnie to wygląda. Tak więc mamy do dyspozycji dwa obszary. Na dwóch obszarach zawierają się dwa pola, pole numer 19 i pole numer 20. Ciekawą też jest tutaj rzecz, że tutaj możemy sprzedawać te obszary, czyli jeżeli kupimy pole albo obszar, który nie jest nam już z jakichś powodów po pewnym czasie przydatny, to możemy go sprzedać. Oczywiście już tutaj widzę miejsce do nadużyć. Jeżeli ktoś chciałby po prostu wyciąć sobie ten las, to najprawdopodobniej kupi go najpierw, ten obszar, wytnie i później sprzeda. No to co prawda ten czyn nie jest etycznie jakiś taki w porządku, no ale tutaj rozgrywka może być właśnie w tym kierunku może iść. Te obszary są dosyć drogie, tak więc ja na samym początku, mając 100 tysięcy, nie poszaleję, nie będę mógł kupować żadnych tutaj tych obszarów, ale na samym początku na innych rzeczach się będziemy skupiali, tak więc na razie te dwa pola nam wystarczą. Następna rzecz, z racji tego, że mam tylko te dwa pola, oczywiście będziemy musieli wykonywać jeszcze jakieś dodatkowe misje. Tutaj przechodzimy sobie do misji, które tutaj są nazywane kontraktami i to bardziej odpowiada jak gdyby w rzeczywistości tej, która jest w tej grze, ponieważ zaraz wam wytłumaczę dlaczego. Jeżeli wróciły misje, te kontrakty, tak, transportowe, które były znane we wcześniejszych wersjach Farminga, a w 17 zniknęły. I jak widzicie, możemy teraz przewozić sobie w ramach tego kontraktu, chociaż w tym przypadku jest to przewiezienie ze stacji benzynowej do hotelu w zamku czegoś, i możemy ten kontrakt w tym momencie przyjąć bez wypożyczania maszyn, podejrzewam, dlatego że po prostu te maszyny mam. Natomiast następny kontrakt, którym jest zbiór plonów, na polu numer 15 właścicielem jest pan Florian. Mamy zebrać rzepak i oczywiście możemy to zrobić, przyjąć ten kontrakt i wykonać za pomocą własnego sprzętu, który posiadam, albo jeżeli nie posiadam tego sprzętu, mogę wypożyczyć ten sprzęt. Ten sprzęt po zaakceptowaniu wypożyczenia i przyjęciu kontraktu znajdziemy w sklepie na samym początku i tutaj jest kwota, jaką właściciel tego pola oferuje za wykonanie tego kontraktu. taką otrzymamy pod warunkiem, że nie będziemy wypożyczać maszyn. Jeżeli nie mamy maszyn, będziemy musieli je wypożyczyć i z racji tego, że wypożyczamy maszyny, ta kwota zostanie potrącona o tą kwotę i różnica zostanie wypłacona. Pod warunkiem, że nie korzystaliśmy podczas misji z pracownika, ponieważ tutaj można, nie jesteśmy ograniczeni czasowo w momencie, kiedy przyjmiemy takie zlecenie, taki kontrakt i do wykonywania tego kontraktu możemy też zatrudnić pracownika, ale oczywiście wtedy te wynagrodzenie spadnie. Zwierząt na tym momencie, nie mam, ale chyba sobie na sam koniec jedno zwierzę zakupimy. Jeżeli chodzi, tu jest rozpisane troszeczkę ten układ menu już bezpośrednio w grze, troszeczkę się zmienił. Czy on jest lepszy, czy nie, to po prostu jest kwestia pewnych przyzwyczajeń i na początku może to być pewnie troszeczkę trudnawo, przyzwyczaić się do nowego takiego ustawienia, ale podejrzewam, po pewnym czasie będą to automatyzmy już takie naprawdę. Tutaj sobie przeszliśmy, tutaj są statystyki, zwierząt nie mam. Jeszcze wam pokażemy, ile jest tutaj punktów skupów. Jest tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć takich punktów skupów ogólnych, w których generalnie sprzedajemy zboża i inne rzeczy. I są takie raz, dwa takie punkty specjalistyczne, w którym sprzedajemy tutaj w tartaku na przykład drewno, a w przędzalni jest to bawełna i wełna, ponieważ w 19 jest oprócz owsa, który jest dodatkową uprawą, jest również bawełna. To mi się wydaje, że to jest bawełna. Przynajmniej mi się wydaje. Zmieniły się też te ikonki, więc na razie troszeczkę zgaduję. Dobra, my będziemy kończyli powoli ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Na sam koniec jeszcze kupimy sobie psa. Postawimy budę, ponieważ to jest naprawdę fajna rzecz. Tylko nie wiem, muszę pomyśleć, gdzie to jest pierwsza, moja bardzo trudna decyzja tutaj w tej rozgrywce, gdzie mój wierny przyjaciel będzie mieszkał. Jest kupiony. Ale na dodatek jest chyba źle zrobiony. Zrobiłem wielką głupotę. Również odwrotnie postawiłem budę. Kiedyś ci to naprawię, piesku. Kiedyś ci naprawię. Proszę bardzo, to jest mój piesek. Można go nakarmić, pieska. Tutaj proszę bardzo. Piesek je sobie, można go pogłaskać. On tutaj teraz, pozwólmy mu zjeść, nie będziemy mu głaskali. Jak zje, to pewnie się pobawi z nami. Pobawisz się? Nie, możemy też go troszeczkę wytresować do nogi. Gdzieś poszedł sobie. No dobra, przyszedł. Powiedzmy, że przyszedł do nogi. Ciekawe, czy jak mu piłkę wezmę. Czekajcie, bo nie mogę chwycić tej piłki, za bardzo nie widzę. Aha, ponieważ ja nie mam teraz celownika i nie za bardzo wiem. A, biega za mną. Ale za mną, a nie za piłką chyba. Biegniesz za tą piłeczką? Nie za bardzo, tak co? Ale fajny jesteś, będziesz tutaj ze mną. W tym odcinku to... A, jeszcze go pogłaszczymy? Pogłaszczymy go. Lubię głaskać psy. Każdy lubi głaskać psy, co nie? Dobra, w tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że wam się spodobał ten odcinek i mam nadzieję, że spotkamy się już wkrótce na następnym odcinku z tej serii. Pozdrawiam, Anton.